Witam Was w kolejnym odcinku z kalendarza adwentowego. Moi drodzy, dzisiaj w końcu jakaś oferta nie z ósmym tierem. Przed Wami AMX 1357. Ja z racji takiej, że miałem ten czołg w wersji Grand Finals, to sobie zakupiłem w wersji bez malowania. Bodajże 5000 golda za niego zapłaciłem. O ile się nie, jeżeli bym się pomyliłem, to mnie poprawcie, ale wydaje mi się, że 5000 golda. Moi drodzy, jest to kolejna z maszyn, nad którą warto się zainteresować. Pod jednym warunkiem, że traktujecie sobie, że będziecie traktowali ten czołg jako zabawkę. Po pierwsze, jest to siódmy tier, więc no, zarabia zdecydowanie mniej. Po drugie, on ma bardzo dużą różnicę penetracji między pociskiem zwykłym, zobaczcie, 143, a 195 na goldzie. I ogrom graczy grająca tym lajcikiem zasuwa na full goldzie. Wtedy przebijacie o wiele więcej przeciwników, macie magazynek, który ma dużo pocisków, przeładowanie pomiędzy nimi jest jak, no, strzelacie po prostu jak taki karabinek, prawie że. Naprawdę bardzo przyjemny czołg jako fan tank. I jeżeli macie dużo kredytów, nie szkoda Wam wydawać na amunicję premium i macie też jakiś nadmiar golda, lubicie czołgi lekkie, to na pewno jest to pozycja, którą warto kupić. Jest to czołg, który warto nabyć, natomiast jeżeli myślicie o czołgu pod kątem zarabiania albo nie macie zbyt dużo tego złota na wydanie, no to wtedy lepiej, wiadomo, poczekać i zainwestować jednak w jakąś ósemkę, która będzie służyła Wam nie tylko do zabawy i szkolenia załogi, ale przede wszystkim będzie służyła Wam jako dostarczyciel kredytów. I myślę, że to tyle, nie ma co przedłużać. Powiedziałem wprost, dla kogo ten czołg jest. Rano wrzuciłem materiał, właściwie film z bitwy na Lwie w wykonaniu Marasa. Jeżeli jeszcze jej nie widzieliście, to zachęcam, żeby wbić na kanał, obejrzeć ją. Przypominam też, że wczoraj dałem godzinny materiał o dwulufowcu, więc jeżeli jeszcze tego filmu nie widzieliście, to będę wdzięczny, bo dużo czasu poświęciłem na przygotowanie tamtego materiału. Jeżeli wejdziecie, obejrzycie, zostawicie jakiś komentarz, oczywiście łapkę w górę, tak samo jak zresztą pod tym filmem, z góry za wszystko dziękuję, a my widzimy się w kolejnych materiałach z World of Tanks. Zobaczymy, już coraz mniej dni kalendarza adwentowego zostało, cóż to jeszcze Wargaming w nim umieści, bo to tylko oni wiedzą, niestety. Trzymajcie się, miłego wtorku, cześć.